Dlaczego mu to zrobiłeś? Dlaczego mu to dałeś? Dlaczego mu to dałeś? Pani Moniko, spokojnie. Pytam się. To proszę powiedzieć, co pan przekazuje tym ludziom, którzy do pana przechodzą na wyspę? Moja sprawa między mną a tymi ludźmi. Fentanyl. Fentanyl. Pierwsze pan słyszy? Tak. List otwarty do polskiego rządu, prezydenta oraz wszelkich władz. W niewielkim Żurominie na peryferiach województwa mazowieckiego umierają młodzi ludzie. Każdego dnia zastanawiamy się, kiedy pojawi się nowa ofiara. Jesteśmy pewni, że to kwestia dni, godzin. Dlatego potrzebujemy pomocy, ratunku z zewnątrz, ludzi, którzy potrafią rozprawić się z mordercami naszych braci, kolegów, dzieci. W niespełna 9-tysięcznym Żurominie młodzi mieszkańcy z braku życiowych perspektyw wyjeżdżają najczęściej do stolicy lub za granicę. Z tych, którzy zostają w mieście, wyjątkowo wielu przedwcześnie umiera. Ostatni z nich, Paweł Karpiński, odszedł miesiąc temu. Ja po oczach po prostu poznawałam, ale nic przy nim nigdy nie znalazłam. Żadnej tabletki, żadnej strzykawki, nic. Nic. Paweł był taką osobą wycofaną, spokojną, ale to była osoba niezwykle przyjazna. On miał wielu kolegów, on w całej klasie, go wszyscy lubili. Adam Ejnik, wychowawca Pawła w podstawówce, jest nie tylko nauczycielem polskiego, ale też lokalnym dziennikarzem. Od lat walczy z narko i lekomanią, która wśród młodych mieszkańców Żuromina jest prawdziwą plagą. Plagą, która w ciągu 15 lat pochłonęła dziesiątki, jeśli nie setki istnień. Już w 2015 roku właśnie z kolegami, nauczycielami liczyliśmy i to już było około 30-40 osób. 30-40 osób, które zginęły. I były bardzo młode, bo miały 20-30 lat. Sprawa, którą opisywaliśmy w tamtym czasie, było to w blokach. Okazało się, że na klatce leżą trzy osoby. Chłopak, dziewczyna, chłopak. Tych dwóch chłopaków już nie żyło. Ta dziewczyna była nieprzytomna, ale jeszcze żyła i ją uratowano. Byłem na miejscu tuż po wezwaniu służb, no i zrobiłem takie zdjęcie, no straszliwe zdjęcie. Przerażający widok, wynoszone ciało ludzkie w worku. I tu znajduje się młody chłopak, 30-letni Kuba. I on patrzy na śmierć, tu w worku jest jego kolega. Po miesiącu, po równo miesiącu, z tej samej klatki właśnie wyniesiono Kubę. Paweł też nie wiedział, co to jest, bo to dopiero było tak naprawdę, powiedzmy, nowość, bo to tylko był tramal. I po prostu Paweł to brał. No i później weszły te grubsze już narkotyki. Teraz już podchodzą to pod narkotyki. Fentolin. I to po prostu weszło. Nie wiem, czy dobrze to mówię. Fentanyl. Fentanyl, tak. Narzeczona Pawła próbowała wyrwać go z nałogu, ale mężczyzna uzależnił się już od nowości na żuromińskim rynku. Fentanyl to niezwykle silny, przeciwbólowy lek, który działa narkotycznie 50 razy silniej od heroiny. Jest tani i łatwo go przedawkować. W USA stał się w ostatnich latach najbardziej śmiercionośnym narkotykiem. Liczba ofiar to ponad 700 tysięcy osób. W Żurominie narkomani kupują go w postaci plastrów przeciwbólowych i przerabiają na wstrzykiwany dożylnie płyn. Kilkakrotnie próbował z tego zejść i miał też, tak, po 3 tygodnie walczył z tym wszystkim. No, a w pewnym momencie, jak on z tego schodził, no to jednak, to było jednak silniejsze. I postanowiliśmy, że po prostu wyjedź stąd, wyrwij się stąd, ja ci pomogę. Monika namówiła Pawła na wspólny wyjazd do Anglii. Dzięki ucieczce z Żuromina mężczyzna wychodził na prostą. Para planowała ślub, Monika zaszła w ciążę. W lutym na chwilę przylecieli razem do Polski na pogrzeb cioci Pawła. Przyjechaliśmy, było wszystko okej, no ale jednak zobaczył go, jednak poszedł. Dostał to od tego d***a, no co ja mogę tu kłamać? Wiem o tym.